witam serdecznie Państwa na trzecich z kolei mistrzostwach indywidualnych kobiet i mężczyzn powiatu tureckiego miasta Turek w pływaniu. Jest to trzecia edycja, gdzie przystąpiło do pływania dzisiaj na zawodach 13 kategorii wiekowych, od najmłodszego 7 lat do osoby liczącej 61+. Mogą te osoby startować zarówno w pływaniu w kraulu A, do w kraulu dowolnym, w stylu klasycznym, w żabie mogą startować na 25 metrów, 30, na 50 metrów i na koniec będzie finał w postaci pływania delfinem na 50 metrów osób dorosłych. Generalnie rzecz biorąc, organizatorem to jest WOPR Turek, oddział miejsko-powiatowy WOPR Turku, jak i również OSIR Turek. Sponsorami naszego dzisiejszego przedsięwzięcia to są instytucje: Urząd Miasta w Turku z panem burmistrzem, Starostwo Powiatowe, Powiat Turecki z panem wicestarostą. Też otrzymaliśmy gadżety, jak i również kwotę pieniędzy na innego rodzaju sprzęt ratowniczy akurat w tym wypadku, jak również osoby prywatne. Myślę, że dobrze jest zawsze po jakimś dłuższym okresie nauki można również, trzeba w zasadzie stosować starty, różnego rodzaju starty po to, żeby to dziecko ochrzepło, żeby pojęło sam start, żeby potrafi walczyć czysto, generalnie rzecz biorąc, fair play. Chciałem również powiedzieć o tym, że nasz oddział miejsko-powiatowy w Turku w najbliższym czasie uruchomi na przystani Złota Szekla u pana wójta Brończewskiego sekcję żeglarską. Zobaczymy, czy to nam się w pełni uda. Niemniej jednak kilka osób już się zgłosiło, żeby remontować żaglówki, robić klar na żaglach i po prostu uczyć się żeglowania na naszym zbiorniku wodnym, a w przyszłości myślę, że ci młodzi ludzie mogą startować w różnego rodzaju zawodach żeglarskich. Regaty na Bałtyku, regaty na jednym oceanie, drugim do Australii. Może też ludzie będą starali się wyjechać na różnego rodzaju zawody. Poza tym chciałem również zwrócić uwagę, że wspólnie z panem marszałkiem, to znaczy pan marszałek miał taką propozycję, że 50% ceny zakupu skutera wodnego on finalizuje, natomiast pozostałe 50% będzie finalizował pan wójt Brończewski. I myślę, że ci panowie doszli do wniosku, że jednak to trzeba zrobić, trzeba to wykonać, żeby młodzi ludzie mieli możliwość korzystania z różnego rodzaju środków do pływania na wodach otwartych. Jak nam się to uda sfinalizować, to na pewno się pochwalimy. No oczywiście, szanowni Państwo, zachęcam młodzież, dzieci, a już myślę, że po tych kolejnych trzecich zawodach została ta młodzież zachęcona. Ma ochotę pływać, ma ochotę się bawić w wodzie, ma ochotę zdobywać medale, nagrody. Także początek jest super. Myślę, że również część młodzieży dorosłej, starszej również bierze udział w różnego rodzaju wyścigach na wodach otwartych. Tu stworzyliśmy taką grupę triatlonową i dwóch naszych ratowników, Igor i Tomasz, plus do tego biegacz też dochodzi i będą startowali w tak zwanej kombinacji triatlonowej na zbiorniku Jeziorsko. To jest początek triatlonu w ogóle generalnie tutaj na naszym terenie, ale jak się to uda, jak ludzie złapią bakcyla i będą chcieli w perspektywie również startować w takich zawodach, to będziemy służyli pomocą, bo już mamy częściowo świetny sprzęt taki, który będzie pomagał osobom uprawiającym ten sport do realizowania siebie poprzez właśnie biegi triatlonowe. Konkurencje triatlonowe.
przeciwpożarna walka o pozycję drugą i trzecią.